Międzygminnym Zakładem Aktywności Zawodowej. To jest jedna z wielu placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, która jest prowadzona, to jest organizacja pozarządowa, niedochodowa, Zakład Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami. Świadczy takie usługi jak catering, jak pranie, sprzątanie, pielęgnacja terenów zielonych, konfekcjonowanie, niszczenie dokumentów. Współpracujemy z Pogonią Szczecin od wielu, wielu lat, właściwie od początku istnienia Zakładu Aktywności Zawodowej. Współpraca układa nam się doskonale. Przede wszystkim dzięki takiemu zrozumieniu ze strony tutaj menedżerów Pogoni, szybkiemu reagowaniu na nasze usługi, na potrzeby też i sportowców. No i na to, że bardzo nam się dobrze układa współpraca, ponieważ nasi niepełnosprawni są fanami Pogoni, także jeżeli jest sprzątanie po meczu, to mamy więcej chętnych niż pracowników. Wszyscy chcą jechać na Pogoń, sprzątać Pogoń. Piłka generalnie łączy ludzi. Po drugie, organizujecie to Państwo w takiej formie, te konkursy, ten poczęstunek rozluźnia atmosferę i już widzę, że ci ludzie są ze sobą zżyci. Na śniadaniu jestem trzeci raz. Dzisiaj podpisałem umowę, bardzo się cieszę. Interesy, które mogę tutaj z Wami robić, no są dosyć wysokiej rangi dla mnie. Firmy, z którymi mogę współpracować i właściciele firm są otwarci. Warto przychodzić na takie śniadania. Dzięki temu ja rozwijam swój biznes i wspieram dobre inicjatywy. Przede wszystkim atmosfera, która jest. Otwartość ludzi, koordynatorów i pomoc, którą uzyskuję w momencie, kiedy jestem klubowiczem. Narzędzia networkingowe, które są dostępne. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, atmosfera. Czyli atmosfera, otwartość, rzetelność, no i terminowość, jeżeli chodzi o pracowników, z którymi współpracuję na tą chwilę. Jest to trzeci klub, do którego wstąpiłem, no na pewno nie ostatni.